Po raz ósmy takie wydarzenie zorganizowano w dwóch szanowskich liceach. Jak dotąd w ramach akcji zarejestrowało się już ponad 2000 osób, których 15 zostało realnymi dawcami szpiku, mówi jeden z organizatorów akcji w Szanowie, Jerzy Jura. Innymi słowy, 15 ludziom uratowaliśmy życie poprzez nasze akcje. Uważam, że to jest bardzo duży sukces, że udało nam się coś takiego zrobić. Każdorazowo akcja rejestracji potencjalnych dawców szpiku poprzedzona jest spotkaniami edukacyjnymi i informacjami. Najpierw puszczamy filmy dotyczące poszukiwania dawców szpiku. Mamy film Życie za życie, który puszczamy w trzecich klasach na godzinie wychowawczej. Następnie nauczyciele z biologii prowadzą lekcje dotyczące, w jaki sposób pobieram o chorobach białaczkowych, i ja prowadzę też prelekcje dotyczące właśnie działań związanych z poborem i poszukiwaniem szpików kostnych, i dopiero wtedy uczniowie podejmują decyzję. Chcemy, żeby to było świadome podejmowanie decyzji. Chodzi o to, by osoby, które zgłoszą się już na samą akcję, były świadome tego, czym wiąże się ich decyzja. W tym roku gośćmi podczas rejestracji byli dawcy szpiku z powiatu szanowskiego, którzy chętnie odpowiadali na wszelkie pytania. Tych nie było jednak wiele, przyznaje Kamil Siga, który został dawcą szpiku jesienią ubiegłego roku. To większość osób, które przychodzą, są raczej zdecydowane i tam mają jakieś tylko drobne pytania odnośnie zabiegu, jak to wygląda i tak dalej, ale raczej nie mają już wątpliwości. No zobaczymy, jak to będzie, gdy do nich zadzwoni telefon, czy się zgodzą. Organizatorzy akcji chcą przekazać młodym ludziom jak największą wiedzę na temat problemu i samego przeszczepu szpiku, bo to on budzi obawy. Nie ma się czego bać, przekonuje Karolina Larysz, która 5 lat temu oddała szpik do przeszczepu. Jak wygląda ten przeszczep? Bo to takie słowo, które budzi często strach. U mnie akurat był pobierany z kości miedniczych, ale teraz to się odbywa już częściej właśnie za pomocą separacji tej krwi, czyli siedzi się 6 godzin wygodnie na fotelu i tylko po prostu tak jakby przetaczają krew i oddzielają te komórki macierzyste. U mnie to wyglądało trochę inaczej, bo ja normalnie miałam zabieg, czyli pod narkozą. Byłam w szpitalu 3 dni, pobrali mi ten szpik, później jeszcze jeden dzień musiałam przeleżeć tam, bo wiadomo, żeby nie było żadnych komplikacji. No i w sumie wyszłam do domu i żadnych dolegliwości, nawet bólowych, nie miałam. Sama rejestracja potencjalnego dawcy też jest prosta. Wystarczy być pełnoletnim, zdrowym, wypełnić ankietę i zgodzić się na pobranie 10 ml krwi. Potem trzeba być przygotowanym na to, że zadzwoni telefon z informacją o zgodności szpiku z inną osobą. Ważne, by nie odmówić, dlatego trzeba decyzję o rejestracji dobrze przemyśleć, przekonują organizatorzy. Nie chcielibyśmy, aby były odmowy w realizacji tego. Nie róbmy ludziom złudnych nadziei, ponieważ ten człowiek, który leży i jest chory, nie ma żadnego wpływu na podejmowane przez tych, którzy zarejestrują się decyzje. Kolejna taka akcja za rok.